Od połowy kwietnia mieszkańcy Gliwic będą mogli korzystać z gliwickiej karty mieszkańca. Pozwoli ona na skorzystanie w niższej cenie m.in. z obiektów sportowych czy instytucji kultury. Dla mnie to może już nie potrzeba, bo ja z ośrodków sportu czy tam innych tych rzeczy nie korzystam, ale dla młodych, dla synów na przykład, czemu nie? Lubię chodzić do teatru i chętnie chodzę, czy do kina, czy w ogóle lubię bywać w różnych miejscach. Może bym skorzystał, jestem już za stary, mam kartę emeryta, potem tego emeryta już prawdziwego, mam 80 lat, także wszystko zależy od tego, jakby zdrowie potem, a tego zdróbka już brakuje. Uchwała w sprawie wprowadzenia karty została przyjęta przez Radę Miasta 10 marca. Korzystać ze zniżek będą mogły osoby zameldowane w Gliwicach lub rozliczające się z podatku dochodowego w tym mieście. Ten program będzie następnie rozszerzany, tak jak to jest w innych miastach. Będziemy zapraszać przedsiębiorców, którzy mają ofertę szeroko rozumianego spędzania czasu wolnego, do tego, żeby również ci przedsiębiorcy mieszkańcom Gliwic oferowali zniżki na podstawie tej karty. Z podobnej karty od 2 lat korzystają już mieszkańcy Katowic. Karta wydawana jest bezterminowo i bezpłatnie. Od początku funkcjonowania katowickiej karty mieszkańca mamy wydanych ponad 68 tysięcy takich kart. Nie w formie fizycznej, niekoniecznie. Można złożyć wniosek o taką kartę poprzez stronę internetową, formularz internetowy. Można również sobie ściągnąć aplikację, czy poprzez Google Play, czy App Store. Większość kart jest zakładanych właśnie w formie aplikacji na telefon komórkowych. Gliwicka karta mieszkańca będzie wydawana w 2 wersjach, elektronicznej i tradycyjnej, plastikowej. Wartość i zakres zniżek zostanie określona w najbliższych dniach.